Witam Was wszystkich, jesteśmy z MIM Gdańsk. Przyjechaliśmy na TED-kon do Tczewa, żeby stworzyć z niego wideorelację. To jest Maciek, który pomoże mi stworzyć fotorelację i wideorelację, którą właśnie za chwilę ujrzycie. Witam Was wszystkich, ja jestem Maciek i jest ze mną Jezus. Szczęść Boże. Co Ciebie zainspirowało do stworzenia takiego kostiumu? A szczerze mówiąc, inne cosplaye. Po prostu chciałem, wiesz, być wśród ludzi, nie? Jasne, z tego co wiem, to nie jest twój pierwszy konwent, na którym zawitałeś. Na jakich konwentach byłeś wcześniej? Zacząłem w tym roku, od Pyrkonu, później był... Szczęść Boże. Później było, kurczę, Olsztyńskie Dni Fantastyki, Kopernikon, no i teraz tutaj, TEDcon. Ile zajęło ci przygotowanie całego stroju? Szczerze mówiąc, godzina czasu. Marcin jest helperem na wydarzeniu o nazwie TEDcon. Jeśli chodzi o akurat moją postać jako helpera, to helpuję po raz piąty. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać helperem? Starać się po prostu na stronie wydarzenia zerknąć, czy jest informacja na temat zapisów na helpera. Bądź jeśli jesteś wolontariuszem na jakimś województwie, to najczęściej organizatorzy lub osoby pełniące funkcję odpowiedzialną za helperów dają informacje na ten temat. Jakie korzyści przysługują Ci z bycia helperem? Przede wszystkim nauka współpracy z grupą, nowe doświadczenia w postaci w pracy. Dodatkowo jeśli jesteś helperem, to ma się przywileje, tak zwane darmowe wejściówki, pod warunkiem, że się spełni określone warunki właśnie helpowania, na przykład musi się przepracować odpowiednią ilość godzin, plus przygotowanie konwentu i jego posprzątanie. Ile przewidujecie ludzi na całym wydarzeniu? Jak podliczaliśmy identyfikatory, to wychodziło nam jakieś 800. Grasz w osu, mam rozumieć? No tak. Czy przyjeżdżasz ze swoim sprzętem? Nie. Osiągnąłeś jakieś sukcesy w tej dziedzinie? Jeszcze nie. Dużo trenujesz? Grałem ogólnie 3 lata, ale miałem dwuroczną przerwę, gdy mi się tablet zepsuł. Przez co nie grałem, sobie niedawno kupiłem nowy i teraz znowu zacząłem. Właśnie, opowiedz może coś o sprzęcie. Jakich specjalistycznych komponentów i peryferii potrzebujesz do grania właśnie w osu? No, najbardziej to klawiatura mechaniczna, no i tablet graficzny. Listo graczy. Coś, co bardzo rzadko jest zauważone na sesjach, ale coś jest genialnego. Komunikacja pomiędzy mistrzem gry a graczami. Miałem taką sytuację, przykład, gdzie była rebelia w wiosce, gdzie generalnie było pochwycenie jednego z magów, czy jednej z postaci graczy, przez wieśniaków. Reszta graczy była w środku tego gracza, który miał zostać pojmany. Wszyscy wychodzą, bo słyszą jakiś harbider. I graczka, grająca wiatr ogońca, wyobraźcie sobie tego chłopnika ze skrzydłami. To inny gracz zrobił jej przykrość. Okej, to nikogo nie ma? Pisze mi karteczkę. Podpaliłam zasłony w domu świeczką. Ja biorę, czytam, kamienna mina i dalej opisuję, co się dzieje w całej wiosce. Że tam wieśniacy atakują i tak dalej. 5 minut sesji, widzisz jak do tego gracza, który lubił lewą dom, widzisz jak twój dom zaczyna płonąć. Boże, głupi wieśniacy, co wy mi zrobiliście? I zaczął nienawidzić wieśniaków. Patrzysz się, widzisz uśmiech na twarzy mężczyzny w arwance. Dobra, i w tym momencie, kiedy wybuch, patrzysz się na tego mężczyznę. I dzięki rekwizytom możesz przechodzić pomiędzy postaciami i czy widzicie, jak to się uderza? Czujcie różnicę. Trzeba zmieniać głosu. W przeszłości 20 lat później. I w momencie, w którym przechodziliśmy do między jednym czasem a drugim, to było parę razy, to po prostu zmieniliśmy ubiór. I to nam jako graczom bardzo pomagało od razu zmienić nastawienie. Śpiewająca. Proszę pochylić tak mi ci i powiedział, to poświęca! Cza!
Znaczy, ale zapomniałem, bo się bardzo stresowałem! Jaka jest pana ulubiona postać z Wesela Wyspiańskiego? Co było pani inspiracją właśnie na ten strój? Disneyowska adaptacja Śpiącej Królewny. Strój przedstawia Maleficent, bądź też w polskim tłumaczeniu jest to po prostu Diabolina, bądź też Czarownica. Ile zajęło pani wykonanie całego stroju? Całość, część części była sprowadzana, ale tak około miesiąca. Za jaką postać jest pani przebrana? Za królika z Alicji w Krainie Czarów. Jaki element stroju zajął pani najdłużej czasu? Chyba najdłużej zegar. Z nim nie było najwięcej problemów. Jasne, a jak chodzi o całość, ile wykonała pani ten strój? Strój był dość długo, bo kilku rzeczy musiałam szukać, więc tak około 3 tygodni. Na ilu wydarzeniach oprócz TEDKONu wystąpiła pani właśnie w tym przebraniu? To jest pierwszy. Jasne, a jeśli chodzi o inne stroje, były? Były. Ile ich było? 3. Z którego była pani najbardziej zadowolona? Z tego, bo z tego całkowicie jest sam zrobiony. Jakby pani miała ocenić to wydarzenie w skali od 1 do 10, ile by to było? 10. Jestem Gabriel, jestem z Gdyni na TEDKON. Akurat moja dziewczyna przyjechała na TEDKON, to myślałem, że też się wybiorę. Ogólnie fajny taki konwent fantastyki i też innych rzeczy. To jest pierwsze twoje wydarzenie tego typu, czy byłeś na wcześniejszych? Nie, na wcześniejszych, takich jak Balticon, Shinobi i różne te kucowe z fandomu Brunis też wydarzenia, takie jak Wistulian i Emelka. Ze mną Aneta. Dobry, robię cosplay Kageyame Tobio z Anime Haikyu. To jest twój pierwszy strój i pierwsze wydarzenie, na którym jesteś? Nie, to jest któreś z kolei tam wydarzeń, a cosplay to też nie jest pierwszy. Jeszcze jakbyś mogła dołączyć, skąd jesteś i ile masz lat? Jestem z Gdańska i mam 17 lat. Ile czasu zajęło ci przygotowanie całego stroju? Gdyby nie szkoła, zajęłoby mi to może 5 dni, ale z powodu szkoły zajęło mi to 2 tygodnie. Jakie elementy najdłużej przygotowywałaś? Najdłużej ogółem to cyfrę i znaczek, bo jest bardzo... Witam. Chcecie coś powiedzieć? Tak! To jest mój 3. konwent i powiem, że jest świetny. Jestem już tu 2. rok i fajnie się bawię. Polecam! Spoko. Jak ci się podobał kabaret? Kabaret był spoko. Widziałam na Balticonie wcześniejszą edycję. Dalej mnie to bawi, mimo iż jeden z występów się powtórzył. No miałem okazję być na Balticonie, no i twarze się powtarzałem, jak tak patrzę na tych wszystkich cosplayerów, ale ciebie akurat nie widziałem. Akurat wtedy chodziłam w zielonych włosach. Jeśli możesz, przedstaw się, opisz swój strój, ile zajęło ci go przygotowanie i które to jest wydarzenie, na którym bierzesz udział? Tak, Akuma Mortus. Jeżeli chodzi o wykonanie stroju, to w zasadzie było tylko wykonanie koszulki. To nie trwało tam długo, 2-3 godziny. No i każdy konwent, to smalowanie twarzy, to potrafi zająć dużo dłużej. W zależności od tego, jakie farby stosuje. A jeżeli chodzi o wydarzenie, to chodzi ogólnie o sam TEDKON? Tak, ogólnie o wszystkie wydarzenia, w których brałeś udział. To tak około 20 będzie. Co zainspirowało cię do stworzenia właśnie tego stroju? Jednoznacznie nie da rady powiedzieć. No na pewno różne mangi, różne historie, filmy, które oglądałem. Po części muzyka. Wszyscy zginiecie!
Witam panią Nidali. Witam. Ile zajęło ci zrobienie całego stroju? Generalnie strój dostał drugie życie, ponieważ był wykonany w zeszłym roku na Halloween, ale wtedy jeszcze tak bardzo się nie wiązałam z cosplayem i po prostu zrobiłam go byle jak tak naprawdę. Co zainspirowało cię do tego? Jaki element zajął ci najwięcej pracy? Myślę, że Dida, ponieważ ona była początkowo z samej tektury i zrobiona, obklejona pazłotkiem i dopiero później przerobiłam ją, nałożyłam masę papierową, wikol i dopiero pomalowałam. Jest twarda, przypomina kamień i jest super. Jasne, jeszcze powiedz, jakiego skina cosplayujesz do tej postaci? Bewitched Nidalee z League of Legends. Dobra, to jest twój pierwszy, to jest twoja pierwsza tego typu impreza? Nie. Wcześniej byłam na innych, typu Intel Extreme Masters, Balticon, Meetup, taki mało cosplayowy. No i teraz to jest mój tak naprawdę czwarty konwent, gdzie idę w konkursie i gdzie w ogóle pojawiam się w cosplayu. Jestem bardzo zadowolona. Jestem Marticia. Jest ze mną pani Valkyria Diana. No tak. Ile zajęło ci przygotowanie całego stroju? Całość 2 tygodnie. Oprócz Setconu, na ilu wydarzeniach jeszcze brałaś udział? Ale jako cosplayerka, czy tak po prostu? Jako cosplayerka. To jest mój drugi jako cosplayerka. Nie, w sumie trzeci. Jeśli mogłabyś ocenić, porównać TEDcon do innych wydarzeń tego typu, w skali 1 do 10 ile byś dała? Znaczy generalnie byłam na PGA, więc porównanie jest... Porównania nie ma. No, porównania nie ma po prostu. Znaczy nie jest źle, jest super, tylko po prostu no, wielkość, nie? Jest nie do porównania. Dokładnie, no PGA to by właściwie takie wydarzenie dotyczące głównie gier. Taoqin. Taoqin. Prowadzisz Lola. Taoqin. 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 Taoqin, dobra. Dobra, ile paneli prowadzisz dzisiaj? Dzisiaj żadnego, jutro prowadzę jeden. League of Legends na YouTubie. Jasne, od kiedy tutaj jesteś? Która jest? od 2,5 godziny. Dla niewtajemniczonych, ile siedzisz w branży League of Legends? 5 lat? Staram się to rozkładać tak sensownie, nie napieprzam całymi dniami w Lola, już nie. Już te czasy minęły, ale ogólnie to, no co, no, siedzę od prebety. Wiesz, kiedy wyszedł Garen? W pierwszym sezonie? Nie, przed pierwszym sezonem. A wiesz, kiedy Garen wszedł w metę? Tak, jak zrobili rework Garena. Ha! Dobra, jak chodzi o organizację sprzętową, możesz się wypowiedzieć jakoś? Znaczy, jeżeli, bo tak, teraz biorę udział w turnieju Lola i czekam na moją kolej. Pierwszą rundę wygrałem. No problem ze sprzętem jest, bo pani organizatorka miała przynieść swój laptop, przyniosła, drugi doniósł jakiś kolega, a organizacja miała załatwić internet i ten internet ewidentnie kuleje i tak jedne mecze mogą się rozegrać, inne nie mogą i są lekkie problemy, ale mam nadzieję, że wszystko się rozwiąże dobrze. Na razie czekamy, ale będzie wszystko okej. Okay. Pierwszy mecz wygrałem. No to no gratulacje. Jak... Ja tu po zwycięstwo przyjechałem. Nie mówię, że jest inaczej. Zero zabawy. Try hard. Dobra, jak chodzi o sprzęt, to możesz zajść do sali, w której grają WOS-u. Tam mają Razery, Krakeny, SteelSeries, klawiatury, takie fajne. Ogólnie to tak, widziałem ten sprzęt WOS-u, jest spoko, szkoda, że nie ma tego tutaj, na konsolówkach strasznie dużo konsol jest i strasznie spoko to jest zrobione, na konsolówkach też. Brałem udział jeszcze jak miałem przerwę, poleciałem na turniej w Tekena, drugie miejsce zająłem, ale się rozczarowałem, bo nagroda była tylko za pierwsze. Tam jest osobny budynek, nie wiem czy już tam byliście. Właśnie jeszcze nie mieliśmy okazji. No to jak pójdziecie, to tam są konsolówki, tam jest Rock Band, który jeszcze nie działa, jak widziałem, ale ogólnie już tam się coś dzieje, więc polecam.
Chcecie spróbować swoich sił w branży dziennikarskiej? Zapraszam Was na stronę redakcji. Możecie wziąć udział w rekrutacji. Wszystkie linki macie na dole w opisie. Serdecznie zapraszam.